Film Legiony w reżyserii Dariusza Gajewskiego to opowieść, która skupia się na szlaku bojowym Legionów z 1914-1916 roku. Epilogiem są wydarzenia z listopada 1918 roku. Opowiada historię właśnie grupy młodych ludzi, którzy zdecydowali się iść walczyć o Polskę i byli z różnych środowisk. Jedni byli strzelcami związani z Polską Partią Socjalistyczną. Inni byli związani ze Stronnictwem Narodowym, z drużyn strzeleckich. Mieli między sobą spory, ale połączyła ich wspólna idea, że chcą wolnej Polski. I właśnie o tym pokoleniu tych młodych chłopaków opowiadamy. Oczywiście postacie historyczne także się pojawiają, ale w drugoplanowych rolach najważniejsi są ci młodzi ludzie. Zdjęcia do produkcji Legiony są kręcone m.in. w Cieszynie. Miasto stało się na kilka dni planem filmowym. W związku z tym pojawiła się również odpowiednia scenografia. W oczy rzucają się zwłaszcza szyldy, witryny sklepowe, okiennice nawiązujące do 1914 roku. Musieliśmy mnóstwo rzeczy tu zdemontować i no cały rynek przerobić na tak, jak wyglądał 100 lat, jak takie miasto mogło wyglądać 100 lat temu. To znaczy wszystkie szyldy są rosyjsko-polskie, czasem także widzisz opowiadają tamtą rzeczywistość, więc to potężna praca, chociaż może tak na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale żeby to wyglądało wiarygodnie w filmie, to musiało być wykonane. Ekipę filmową można spotkać głównie na rynku. Przepiękny rynek, no i ta wieża, której szukaliśmy długo po całej Polsce. Ja w Cieszynie byłem kilka razy, nawet już tu robiłem jeden film, ale ta wieża idealnie się nadaje do naszej bardzo trudnej sceny, takiej kaskaderskiej i batalistycznej. I to też kilka uliczek wokół, także będziemy w kilku miejscach w najbliższych kilku dniach. Cieszyn nie gra Cieszyna, jakie miasto? Cieszyn gra miasto anonimowe. To ma być miasto, które sumuje kilka innych doświadczeń legionistów, które były dobre i złe, kiedy wchodzili do królestwa. No, chcemy pokazać ten fragment, że to nie było tak, że wszyscy oczekiwali na, byli gotowi do tego, żeby zaczynać kolejną awanturę, tylko byli sceptyczni wobec tego. Potem dopiero się przyłączyli. Natomiast to jest ten moment, w którym legioniści muszą, no, krótko mówiąc, walczyć o to, żeby tę Polskę w sercach Polaków obudzić. Legiony to projekt filmowy o dużym rozmachu wizualnym, kostiumowym i scenograficznym. Przez plan przewiną się tysiące statystów, wśród których nie zabraknie również mieszkańców Cieszyna i okolic. Zadbano o efekty specjalne, nad całością czuwają konsultanci historyczni i wojskowi. A kogo zobaczymy w obsadzie aktorskiej? Sebastian Fabiański, Bartosz Gellner, Wiktoria Wolańska, Mirosław Baka, Jan Frycz. Bardzo dobra obsada, wielu młodych aktorów, którzy jeszcze nie są znani, ale myślę, że wybraliśmy ze szkół teatralnych z tych roczników, które właśnie kończą najfajniejszych i najzdolniejszych, i to wszystko będą bardzo głośne nazwiska już niedługo. Także obok tych już uznanych są także ci, którzy będą moim zdaniem gwiazdami za bardzo niedługo. Zdjęcia zakończą się w Cieszynie w środę 17 października. Premiera filmu Legiony zapowiadana jest na koniec września 2019 roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.